Tak, przywiązali go za furmanką na powrozie gębą do ziemi. Ja? No przecie mówię, gębą do ziemi. Potem konia batem zacięli i tak pojechał, skąd przyjechał. Nie tak było, najpierw go budą poczęstowali. Poczęstowali. Spoili na siłę do nieprzytomności. My przy sieciach stoimy, patrzymy, leci furmanka bez nikogo. Patrzymy, wlecze się tam coś za nią. Żeby nie piasek na drodze, żeby nie my, obudziłby się tam. To znaczy, że żyje. Wykitował. Ale dopiero za tydzień i to jak człowiek w szpitalu. Nie bojące to oni są, faktycznie. Umarł, bo umarł, ale co wypił to jego, nikt mu tego nie odbierze. Durny. Co? Białobrzegi! Wsiakrętka. Idę z wami. Nie trzeba, poradzę sobie sama. Przecież na was ludzie czekają. Do Białobrzegów? Tak. No, widzicie sami. Ojej, nie róbcie ze mnie dziecka. Dam sobie radę. W razie czego wracajcie. To nie prośba, tylko polecenie. Rozumiecie? Na pewno nie będzie w razie czego. Do widzenia. Oby było jak najlepiej. Z serca życzę. No to szczęścia i powodzenia. Na placówce. Dziękuję. Ta grobla was zaprowadzi. A spluwę pani ma? Warto zabrać. Czego chcieli od ciebie? Nic, jestem z Białobrzegu, z tej strony. No to co? A oni z Kosiny Wielkiej, stamtąd. Więc co z tego? To jasne. Co jasne? Nam nie wolno chodzić do nich, ale jak któryś przyjdzie do nas, to... Tak, to wrzucacie go do wody i bijecie kamieniami. Ja nie. To po coś tam łaził? Nauczyciel miał przyjechać. Idź poczekaj tam na mnie, ja się przebiorę. Waldowsi, przygotuj paradę. Ma być wszystko jak na przyjęcie generała. Aha. Rzeczy dla nauczyciela. Każ zabrać od Pawlinki i zanieść do szkoły. Do tej izby obok klasy. Obok klasy? Masz klucze. Zjeżdżaj. Czekaj. Pani A. Żwaniec. Tak.
Ale moje imię jest nieco dłuższe niż A. Urzędnikom. Czort z nimi mało kiedy chce się pisać imię po ludzku. Z przyjęcia owszem. Oryginalne. Pochwalę pana u sołtysa. Załatwione. Już to pani uczyniła. Bałcz. Z. Bałcz. Do usług. Semen. Weź to. Mam na imię Agnieszka. A mnie Zenon. A więc Agnieszka. A żwaniec to co, mężatka, panna? Nauczycielka. A my oczekiwaliśmy nauczyciela. Chodźmy, bo on się przeziębi. Topił się, a właściwie chcieli go utopić. Tamci, z tamtego brzegu. Mogę zadać pani kilka pytań? Proszę. Pani przyjechała tu sama. Jak pan widzi. Zdumiewające. Było tu już kilku nauczycieli i za każdym razem odbywała się taka oficjalna prezentacja. Przywoził ich zawsze ktoś z komitetu powiatowego. A kto odwoził? Sami, droga pani, sami wracali. Tu bardzo niezdrowy klimat. Ale pani, podoba się u nas, prawda? Podoba. Gdyby nie to, że ktoś na nas patrzy. Ulina, chodź tutaj. O, nie bój się. Miłe dziecko, choć ma chorą głowę. Kautum liszaj, czad wie co. Zdejm szmatę. Niech ją pan zostawi. Brzydzi się pani? Nie mężatka, nie panna, nauczycielka. Czy pani jest pewna swojego powołania? Na zbiórkę. Semen! Przecież to wieś, nie koszary. U nas porządek wojskowy albo żaden. Radzę pamiętać. No ukłoń się pani. Semen, mój admirał, także szofer, listonosz woźny. Kluba naszej osady, Pawlinka Zawiślak. Żywiciel bezdomnych, stróż porządku, pocieszycielka strapionych. A to jest życiowy dorobek, przedwojenny i wojenny. Agnieszka, jestem żwaniec. Pani będzie u nas uczyła, prawda? O, taka pani młoda. Postaram się, chyba potrafię. Oto to potrzebna szkoła, potrzebna, bo już nie można z dzieciakami wytrzymać. A to wszystko pani, cała trójka? A no jakoś, sama nie wiem. Słuchajcie, to jest nasz nowy nauczyciel, pani A. Żwaniec. Będzie uczyć wasze dzieci. No więc witamy panią kierowniczkę. Kiedy pani chce rozpocząć lekcję? Jak najwcześniej, w poniedziałek chciałabym... Załatwione, w niedzielę zabawa. Dochód na cele szkolne. Rozejdź się. Zadowolona pani? Proszę dalej. Niedobry transparent? Przy nauczyciela? Przyda się jeszcze na przyszłość. Proszę. Ale nauczycielka, co? Zdrowa. Chwała Bogu, nareszcie będzie spokój z dzieciakami. Mojej Hani na 9 rok idzie, a pisać nie umie. No, jeszcze nie wiadomo, czy ta długo tu zostanie. Poczekaj, Pawlinka. Zanieś to do szkoły. Do szkoły przecież nauczyciele zawsze mieszkali u mnie. Ale ona woli w szkole. Będzie miała bliżej. Zanieś to sam. Baba w portkach. Taka z niej nauczycielka, jak ze mnie biskup.
To jest klasa? Jak pani widzi, nie tylko. Urządzamy tu także zabawy. W inspektoracie przyrzekli, że będą na pierwszej lekcji. Zawsze na pierwszej lekcji był ktoś z inspektoratu. Semen, pani chce wiedzieć, czy ta klasa będzie gotowa na poniedziałek. Zabierz pani bagaże do pokoju. Co to jest, do cholery, komendancie? Sklep zamknięty, ludzie czekają, gdzie Pela? Tu jej nie ma? O ludzi ci chodzi, co? Dobra, to przyjdę, co? Zanosi ci się na urlop, siostruniu. Zamknij się. Co? Ty, Pela, dlaczego nie w sklepie? Znaleźć cię nie mogę. Tyle odstałam za ladą, ile trzeba. To znaczy, zarobiła się swoje na lewo. Ty mnie złodziejką nie rób. A ty nie zaczepiaj. Kuj żelazo, póki gorące. Dobrze ci radzę. No co, Ula? Będziesz chodziła do szkoły? Ula! Boboczko, Lilijko, do łaźni, bo sobota. I kołtun w nóżce przemyjcie. Albo każcie Maksowi, niech ostrzyże. Czego ta stara od nich chce? To babka małej. Nasz minister zdrowia i opieki społecznej. Znachorka? Coś w tym rodzaju. Muszę z nią porozmawiać. Nie, nie teraz. Chodźmy dalej. Ula! Jak do ślubu? Nowe kocie wesele. Niech pani zapamięta. Łódko. Najkrótsza droga do miasta. Karta idzie? Bóg łaskaw, panie komendancie. Jak pani widzi samokształcenie? Lekcja rachunków. 21,66 tysiąc. Pilna dziatwa. Niech pani idzie tam. Zaraz to załatwię. Bon pentaki! Uciekaj stąd! Ale już! Straszne. To był wściekły pies, proszę pani. Ale dzieci. Niewinne dziecięce igraszki. Ale to są przecież dzieci. Tak, dzieci. Dzieci żołnierzy. Niech pani popatrzy. Ich tatusiowie czołgali się tu pod kulami, a teraz połowa z nich gryzie tu ziemię i pije bagno. O ile ich ryby nie zjadły. Baszta. Zdobywaliśmy ten zamek i ten niemiecki bunkier 4,5 doby. Widzi ją pani? Na jej szczycie był duży krzyż. Patrzymy, 5 dnia powiewa na nim szwabska koszula. Niby, że się poddają. Drogo nas kosztowała ta wiara w krzyż i koszulę. Posiekli moją kompanię na krwawy bewsztyk. Mój dowódca zwiał. Też tatuś.
Chce pani wiedzieć, czyj? Służę. Wyciągnęła go pani dzisiaj z wody. Totka. Ale on się cieszy, że jego ojciec był bohaterem. A pani mu tego nie odbierze. Jako dobry pedagog nauczy go pani wiary w ideały, symbole, mity. Na razie panu, czy mnie? I na tym pobojowisku został pan do dziś? Dlaczego właśnie tu? Z kolegami, z resztą mojej kompanii. Potem przyjechały tu rodziny, cywile z Zabuga, zbieranina z całej Polski. Jakoś to się utrzęsło, zlepiło w jedną wieś. Salut na cześć pieska, gówniarze. Późno już, panie Bałcz. Chwileczkę, pani. A, Żwaniec. Może pani chce wracać? Niech się pani nad tym zastanowi. Najkrótsza droga z przystani. Łódką. Odwieź panią. A może to pan chce stąd wyjechać? Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przywłocka jestem. Żwaniec. Magister Przywłocka. Ach, poznałam pani syna. Właśnie. Nachwalić się nie może. Ale klopot, gorączkuje po tej kąpieli. Mam tabletki. Zaraz pani przyniosę. Dziękuję. A pani jak się czuje? Zadowolona pani? Zdaje się, że poznała pani naszego sołtysa. Interesujący, prawda? Proszę, może pani siądzie? Dziękuję. Owszem, w ogóle niezwykła wieś. Wszystko tutaj na komendę, jak w wojsku. On ma prawo, był bardzo dzielny w czasie wojny. Byliście państwo, zdaje mi się, na cmentarzu. Tak, pokazywał mi cmentarz. Warto zobaczyć. Wszyscy jednego dnia. Dużo tego. No cóż, wojna. Jedni giną, żeby inni mogli przeżyć. Ale potem różnie bywa. Wdzięczność to trudne uczucie, proszę pani. Żywi wolą oskarżać i mieć za złe. O ile wiem, dowódcą tych ludzi był pani mąż. Właśnie. Podobno załamał się nerwowo w czasie szturmu, biedak. Szczęściarz. Uniknął zasługi za żywych i winy za poległych. To Bałcz wyręczył go. Bałcz poprowadził, Bałcz zdobył. Bałcz wyratował jednych i wytracił innych. Wszystko Bałcz. Opowiedział chyba pani o tym. Może, nie przypominam sobie. Za dużo wrażeń. A czy pan sołtys wiedział, że to właśnie pani przyjedzie? Wiedział. A właściwie nie wiedział. Spodziewał się nauczyciela. A czy nie zapomniał pani opowiedzieć o kompanii karnej w czasie wojny? O tych ludziach? I za co on, Bałcz, tam się dostał? Nie. Proszę, tu są proszki. Dziękuję. No to może jeszcze kiedyś pani opowie.
Jadłeś coś? Mhm. Popatrz. Podoba się wam? Tak. Chodźcie do środka. No. Bądź ścierwa! Zjeżdżać gnojki! Kto tam? To ja! Bałcz! Proszę otworzyć. Jestem zmęczona. Proszę przyjść jutro. Jestem pani sąsiadem. Pan? Klimat tu niezdrowy. Malaryczny. Napije się pani kieliszek rumu? Jeszcze z wojny. Zdobyczny. Nie piję. Proszę stąd wyjść. Żałuję. Taka pani młoda. To zbliża. Nie umiem zalecać się do kobiet. Moja dewiza wszystko albo nic. Czad z tym. Proszę stąd wyjść, bo będę krzyczeć. Proszę krzycz. Jak zechcę, wezmę panią na środku ulicy i nikt tu palcem nie ruszy w pani obronie. Bo pan tu pan, tak? Pan jest anachronizmem, panie Bałcz. Pan nie wytknął nosa poza tę wieś i panu się wydaje, że świat się nie zmieni. Wiem, sparszywieli ludzie. Tylko tyle zdoła pan zauważyć. Resztę zostawiam misjonarzom. Pani zobaczy to ich życie, jak się nawzajem podkradają i podgryzają. Ci sami ludzie, co wtedy. Dziś może nędzne pijaczki. Nie wiem jak pan, ale ja, kiedy mówię ludzie, myślę również o sobie. Nie wywyższam się. Nie ma powodu. Zresztą wszyscy jesteśmy z tej samej gliny. Pani też, na pewno. Na pewno, dlatego trzeba próbować żyć trochę lepiej, trochę inaczej. Trochę to nie dla mnie. Małe cnoty to nie mój resort. Zresztą z dwojga złego wolę wielkich łotrów niż małych świętych. Wystarczy być człowiekiem. Zwyczajnie. Ale może dla byłych bohaterów to za mało. Jest pani za smarkata, żeby coś wiedzieć o byłych bohaterach. A pan jest zatruty, panie Bałcz. Pani też. Dziecinnymi mrzonkami. Proszę, to jest klucz od tych drzwi. Zwracam. Nie będzie mi potrzebny. Sama pani otworzy. To ty, Zenon? Na niego ludzie czekali. Wynoś się. Bałcza się dzisiaj nie doczekasz. Inną znalazł. Odejdź stąd. Ludzie ze mną tak, z nim to inaczej. Ciebie to dziwi? A cóż on takiego lepszego ode mnie? Od nas wszystkich. Bohater. Grabarz. Nie wygłupiaj się. Żeby nie on ziemię byś gryzł tak jak inni. Wiesz dobrze. Jesteś taka sama jak on. Przeceniasz mnie. Na jego miejscu pozwoliłabym was wytłuc do nogi wtedy pod zamkiem. A on jeszcze dzisiaj babrze się z wami w tym blocie. On się z ludzią nie ożeni. Skończ z nim. Lodzia. Dokąd idziesz, Totek? Zaraz wrócę. Pani?
Pele wyrzucam na zbity pysk. Od poniedziałku ty pójdziesz do sklepu. Kolej. Jaka kolej? Zaraz, zaczekaj. Tu nie zamtus. Do jutra wszystkich załatwię. Eleganty kurdoner. Komendant właśnie. Baby się kongoruzgami. Sam widziałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty. He. To wasz syn? Syn? Nie, jaki on tam mój. No, czyjś ty? A bo ja wiem. No. Dalej. Tak pomyślałam, bo on chyba do was podobny. Ile masz lat? 12. A pan nie ma dzieci? Tak. Po żonie nieboszce troje. A ta w ogóle, to nie wiem. Póki się kto nie ożeni, dzieci nie rachuje. Kurdoner, zamknę się ty czy nie? Czepają się w tej smarkaty. Wstyd to nie tutejsza specjalność. Sami widzicie, że szkoła im potrzebna. No tak, ale kto zmusi dzieci do chodzenia do szkoły? Jakby był nauczyciel, to co innego? Nauczycielka zrobi to samo, co nauczyciel. Może i więcej. No będzie więcej, jak mi pomożecie. No... Tutaj nie było nauczycielki, ale przecież dzieci mogły chodzić do Kosiny Wielkiej. Tam jest szkoła. Daleko. Promem, przecież jest promowy. Dali mu bimbru i umarł. Cicho. A co, zabili go? Uwiązali twarzą... Do ziemi. Do furmanki. Potem konia zacięli i dlatego nie ma promowego. Masz marynareczkę, January. I krawacik taki modny. Żenić się będziesz? Człowiek chce wyglądać jak człowiek. Tak. Robi się z nas cywil banda. Dlaczego etykietki nie naklejone? Sami swoi. Swoi, ale w razie kontroli ja was będę wyciągał. Jazda. Gotowa?
Proszę. Zabawa jest na cześć naszej nowej nauczycielki. Dochód przeznaczamy na szkołę. Nauka rozpocznie się jutro, tak? Tak. No. Rozkazuję z urzędu dzieci porządnie umyć, odziać i przyprowadzić do tej sali jutro na 9 rano. Opornych ukaże się grzywną. Takie jest prawo. Ty, Bałcz! Co jest? Może masz buty za ciasne. Chcecie dziadku oberwać? Co jest? Pijany. No ja pijany, ja nie pijany. Zabawa, nie kosiary. Prokop, zabierz dziadka do domu, niech się wyśpi. Gerard, pomóż mu. Ja nie idę. Chodź, chodź. Pierwszy toast za oświatę i kulturę, to znaczy zdrowie pani kierowniczki. Panie Bałcz, przecież prosiłam, żeby nie było wódki. Zgadza się? To jest bimber, pani kierowniczko. Pędz, cyk, wiwat. Przepraszam, mam obowiązki. Zatańczymy? Pela, że ona jest po nas po 3-miesięcznym kursie. Nauczycielka? Nie chcieli w mieście, to przyszła na wieś. No nie, pani Przewłocka? Tak, i to na jaką wieś? Widziałeś Peli? Ale bracie Jedwab. Będzie szkoła wieczorowa. Semen, idziemy. Dokąd? Już. Przepraszam. Przepraszam. Delegacja z Kosiny Wielkiej, komendancie. Z Kosiny? Goście z zawody! Nie bali się, Poleszuki. Zabawimy się. Spokój. Macie do nas sprawę? Ano... Jaką? Wy już wiecie jaką. Nasze chłopaki przegoniły waszego, za panią nauczycielką też rzucały kamieniami. Oj, nieładnie. Nauczycielkę prosić. Prawdę mówicie, nieładnie. Co do tych, to nasza organizacja młodzieżowa... Czekaj, Józek. Myśmy tu przyszli po sąsiedzku przeprosić was i panią nauczycielkę. Od co? Czytaliście poemat pedagogiczny? Józek! I jak tu jesteśmy, chcieliśmy przy okazji pogadać i o promie. Co było złe, to minęło, a przewozu nie ma. Osadnicy dadzą drzewo, Poleszuki robociznę. I przewóz będzie i dla nas, i dla was. Co, sołtysie? Ojcowie przyszli przeprosić panią za ten incydent z kamieniami. To bardzo ładnie, witamy serdecznie. Wyście Kondera, prawda? No, Kondera. To byście świadczyli w sądzie? Zabili mojego brata, to i świadczyć trzeba było po prawdzie. Gerard, powiedz mu, ile dostał twój brat za tego promowego? 5 lat. Ale żaden wyrok życia mojemu bratu nie wróci. Panie Bałcz, chyba nie będzie racja, pan... Racja, trzeba pamiętać o gościnności. Był wyrok sądu? 5 lat. A teraz będzie mój wyrok. 5 kolejek pod rząd. Pela, 3 bilety. No to prosimy. Semen, nie tutaj i nie zanadto. Odpowiadasz. Oh.
January! Coś ty lekarstwo mi dałeś. Ziela dodałem. Dla mocy, dla zapachu. Nie, kadzidło! Obywatele, gdzie praworządność? Chłopy, tak nie można.
Dzień dobry, pani Paszczukowa. Zaraz zaczynamy lekcję. Gdzie jest pani córeczka? Dziadku, gdzie są ci chłopcy, co tu grali w karty? Jak to gdzie? Krowy pognali. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę służyć? Nie wiem, co robić. Dzieci nie przychodzą. Gdzie jest pan Bałcz? Tu jest sklep, nie biuro informacji. Dwa piwa. Nie wie pan, gdzie jest sołtys? Pojechał po towar. Semen. Gotowe. 36 paczek. Przespał się z nią czy nie? Pani by się wstydziła, pani Przywłocka. Dobrze, dobrze. Ale jak myślisz? Ja nie od myślenia, nie wartowałem pod łóżkiem. Tobie ona też się podoba, co? Możliwe. Mówię, bo mi żal Pawlinki. Moja rzecz. Piwo. Proszę, piwo. Straszne te drogi. Od wody ciągnie. Paskudna okolica. Przykra i niebezpieczna. Ludzie jak ludzie, wszędzie tacy sami. Jak wam się tu mieszka? Na razie dobrze, tylko że... Ja wam teraz powiem prawdę. Byliśmy bardzo zaniepokojeni tym, co tu zastaniemy. Kto zabrał cukier? Pokoik, owszem, przyjemny. No i blisko szkoły, to dobrze. Zadbali tutaj widocznie o panią. Ten Bałcz. Wiele się o nim słyszy i różnie. A tak na zdrowy rozum, no trudno uwierzyć, że taki człowiek, zdaje się zasłużony, zakopał się dobrowolnie i bez przymusu w takiej parszywej dziurze. Bardzo przepraszam, koleżankę. Dziwię się panu, panie inspektorze. Koleżanka Żwaniec jest też tutaj dobrowolnie i bez przymusu. Tak, 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 oczywiście. Dobry, ambitny staż dla młodej siły, zwłaszcza zaledwie po 3-miesięcznym kursie. Słuchajcie, słuchajcie, dochodzi 9:00. No co, zaczniemy chyba punktualnie. Tak, chciałam wyjaśnić. Co wyjaśnić? Proszę! Dzień dobry państwu. Witam. Bałcz jestem. Państwo chyba zmęczeni. Może po szklaneczce rumu. Jeszcze z wojny zdobyczny. Nie, dziękuję. Są już dzieci? U nas wszystko po żołniersku, na komendę. Było powiedziane na 9:00, to na 9:00. Racja, racja. Porządek buduje, anarchia rujnuje. Od wczesnej młodości należy... Otóż to. No to co, inaugurujemy? Tak, proszę. Siadajcie.
Pani nauczycielko. Proszę nie przeszkadzać, lekcja się zaczęła. Kmicik! Ja właśnie do was, sołtysie. Cieszę się. Wejdźcie. Możesz przez okno. Czy rozumiesz, co to znaczy kraj świata? Koniec świata. Dwie sprawy, sołtysie. Macie broń? Mam. Pokaż się. Strzelaliście. Przedwczoraj. Do wściekłego psa. Dzisiejszej nocy była tu u was strzelanina. Zapytaj ludzi, jak mi nie wierzysz. Ludzie nie chcą nic mówić, bo się boją. A klasa podobno porozbijana, podziurawiona. Czyśny ogół, kmicik. Lekcja jest. Możesz nam zajrzeć. Niezależnie od tego. Pobiliście ludzi z Kosiny Wielkiej. Skarżył się kto? Formalnie nie, ale ludzie mówią. Mówią, mówią. Tyś milicjant czy baba? Pokaż mi urzędową skargę. Macie bałcz. Tańczył na siłę z profesorką? Publiczne użycie gwałtu. O, ktoś to oberwie po buzi. Wiesz co, Kmicik? Mnie nie wierzysz. Spytaj nauczycielki. Niech ci sama powie, czy to prawda. Dobrze, zapytam. Świat nie ma końca, bo jest okrągły. Poetka tylko tak sobie powiedziała, uczuciowo. Nasz świat nazywa się Ziemia i ona też jest okrągła. Dobrze, usiądź. Czy poetka mówiła o całej kuli ziemskiej, Totku? Nie, poetka mówi o swojej ziemi rodzinnej. Dobrze. Widzicie, dzieci, różnie nazywają się nasze miejsca rodzinne. Różnie wyglądają nasze ubiory, nasze tańce, nasze obyczaje. Pochodzimy z różnych stron. Z gór, z nadmorza, z Krakowa, z Warszawy. No powiedz nam, gdzie się urodziłaś? W Usiczanach. A ty? Ja też w Usiczanach. A ja w Warszawie, teraz mieszkam w Białobrzegach. Proszę pani, w Białobrzegach to zbieranina z całego świata. Same przybłędy. Nieprawda, Dynio. Prawda, dziadek mi mówił. No, a po jakim mówi twój dziadek? Mój? Tak jak wszyscy. No, a jak mówią w Białobrzegach? Też po polsku. No więc jak się nazywa twoja ziemia rodzinna? Białobrzegi. Nie śmiejcie się. Każdy ma swoją najbliższą ziemię rodzinną. Ale wszyscy mówimy po polsku. I nasza wspólna, wielka ziemia jest jedna. Nie ma zbieraniny ani przybłędów. Jak się nazywa taka ziemia? Ojczyzna! Wcale, wcale. Może trochę tylko za poważnie z tymi dziećmi. Tak jakby to byli dorośli. Co, koleżanko? Bardzo lubię Konopnicką. I bardzo mi się podobało. Tak jakbym odmłodziła się. Dziękuję. To ja dziękuję. A co, towarzysz Makowski chmurny, niezadowolony? Nie, wręcz przeciwnie. Wszystko dobrze aż. Za dobrze. No to powodzenia. Wsiak krętka. Ale jakby coś, to zawodę do telefonu i dajcie znać. Jeszcze się boicie? Sam nie wiem. Ale w każdym razie pamiętajcie. No, Kmicik, pourzęduj. Życzę powodzenia.
Chciałem zapytać, poniekąd służbowo. Słucham. Obywatelka znaczy się zadowolona? Bardzo. A nikt wam nie ubliżył? Nie próbował siłą, gwałtem? Co? Kiedy? No, na zabawie. Śmieszne, nie wiem, o czym mówicie. Znaczy się, że wszystko było w porządku. Nie. Było może trochę za dużo wódki. Bimbru. Nie wiem, nie znam się na tym. A pobili tu kogoś? Nie widziałam. Załatwione. Bywaj, Bałcz. Się jeszcze kiedyś doigrasz i nie pomogą ci wtedy medale. Bywaj, Kmicik. Pięknie, pani kierowniczko. Podziwiam i dziękuję. Nie mogłam inaczej. Po tym, co pan zrobił dla szkoły. A, to jeszcze nie wszystko. Proszę. Ja jeszcze jem tak mało. Jak to ładnie, że pan o nich pamiętał. Ich pierwszy dzień, nie pomyślałam o tym. Dziękuję. No, Semen, jazda. Koniec, dzieci, no już. A dzieci dokąd? Jak to dokąd? Przywiezione, proszę pani nauczycielki. Pożyczyłem je w sąsiedniej wsi. Jak? Nie zrozumiała pani? Zwykła pomoc sąsiedzka. Zadowolony? Bardzo. A ona? Jeszcze bardziej. Donosów ci się zachciało. Nie ma dzieci. Nasze dzieci by przyszły, tylko że... Tylko że co? Dlaczego pani nie mieszka tam, gdzie wszyscy nauczyciele mieszkali? A gdzie oni mieszkali? U Pawlinki. Gniewa się pani. A nie mówiłem? Poradzi sobie pani nauczycielka beze mnie? Nie pomoże nawet towarzysz instruktor, bo to był towarzysz Psiakrętka z Komitetu Powiatowego, prawda? Niech pan słucha, panie Bałcz. Kiedy tu jechałam, ostrzegano mnie, że złym duchem tego miejsca jest pan. Słusznie. Nie wierzyłam. Skrzywdził pan dzisiaj te dzieci. Za parę cukierków lekcja kłamstwa i obłudy. Jeśli pan myśli, że pan wygrał, to się pan myli. Wiem, dlaczego rodzice nie przysłali dzieci do szkoły. To był zwykły ludzki protest przeciwko pozorom, jakie pan stworzył. I to jest najważniejsze, czego się dzisiaj dowiedziałam. Pan się pomylił. Co do mnie i co do ludzi. Pan nie chce i nie umie przyznać się do błędu. Pan jest... słaby. Niech pani teraz dobrze słucha. Ożenię się z panią. Pan się we mnie zakochał? Czart z tym. Ożenię się z panią bez żadnej miłości.
Delikatna jesteś. Zginiesz tu sama. Boisz się spojrzeć na kołtun nuly, a chciałabyś całe Białobrzegi posadzić w szkolnych ławkach i uczyć abecadła. Żal mi pana. Pan jest śmieszny. Więc tak wygląda pańska zasada, wszystko albo nic. Świetnie to pani zrozumiała. Może teraz przejdziemy się i porozmawiamy? Nie. Ani teraz, ani nigdy. Co ty tu robisz? Zawsze się spotykamy, co? Tu są książki niemieckie, ale bardzo ładne. Obrazki, mapy kolorowe. Lubi pani marchew? Surowa. Proszę. A ten scyzoryk to po ojcu. Mój ojciec był bohaterem. Wiem. Zginął tu, pod zamkiem. Był kapitanem, a teraz na pewno byłby generałem. Nie każdy bohater zostaje generałem. To wcale niekonieczne. Pani stąd odjedzie? Nie. Pokaż nam ten scyzoryk. Pani nie ma męża? Pani jest sama. Tak. Dlaczego? Hitlerowcy spalili wieś i wymordowali wszystkich moich. A pani? Ja byłam wtedy w innej wsi. To pani jest ze wsi? Takiej jak nasza? Nie. Nie takiej. Pani stąd na pewno wyjedzie. Nie. A dlaczego o to pytasz? Słuchaj, tu podobno jest świetlica czy coś takiego, prawda? Tu? Nie. No taki klub. Komendant mówił klub. Wiem, ale tu klubu nie ma. A co to za hałas? Chodźmy, a niech pani będzie cicho. Co się stało? Sąsiedztwo się znudziło? Chciałam tam urządzić drugą izbę dla dzieci. Szukam mieszkania. A, mieszkania. To trudno będzie. U jednych za ciasno, a drudzy mają rozum. A inni nie chcieliby się komendantowi narażać. Czy to prawda, pani Pawlinko, że każdy nauczyciel zawsze mieszkał u pani? Prawda. Każdy porządny nauczyciel. Nic o tym nie wiedziałam. Po siczynach za Bugiem jednej babie język przekuli o... Moja droga, w moim domu izba wolna. No, każdy nauczyciel zawsze u mnie mieszkał. Dzieci troje, ale za to czysto i z serca. I radio jest, i uprasuje, i ugotuje, jak będzie trzeba. No, chodźmy. O,
Jezu, łódź. Czekaj, to jest ten okręt. Pokaż. Dawaj. To jest Kolumb. No, dosyć już dzieci, dosyć. Pani nauczycielka już jest zmęczona. No jazda, jazda, spać. No, zmykaj. Jutro się pobawimy. No, z Bogiem, Ulka. Z Bogiem. Proszę, niech ją pani zostawi. Czy mogłaby mi pani przynieść gorącą wodę? Utrudziła się panienka. Dobrze, przyniosę. Chodź. Masz. Ty jesteś śliczna dziewczynka, Ulu, wiesz? Tylko szpecą cię te włosy. Obetniemy, co? Nie można tak. Panienko. Można, bo trzeba. I za 2 miesiące wyrosną ci śliczne, długie włoski. Poczekaj, Ulu. Babka mówi, że nie wolno obcinać, bo się umrze. To nieprawda, Ulu. No popatrz na mnie. Wierzysz mi? No, uśmiechnij się. Będziesz taka jak inne dzieci. Obiecuję ci to. Nikt nie będzie się z ciebie śmiał, ani nie będzie ci dokuczał. A nie będzie bolało? Nie będzie. Będę taka jak inne dzieci? Będziesz. Przyrzekam ci to. Poczekaj chwilkę. A nie będziesz płakać? Nie wiem. Przechylił się. No to ten Kolumb i jego ludzie dzielnie opala. Coś ty z nią zrobiła? Kto cię o to prosił? Co się stało? No Kołtun! Kołtun dziecku obcięła, słyszane to rzeczy? I potem jeszcze czymś tak nasmarowała, że cała śmierdzi! Dziecko w gorączce umiera! Do sądu podam! Proszę, czytaj dalej. Więc ten okręt... Spokój. Więc ten okręt... Więc Kolumb i jego ludzie... Co tam się dzieje? Bobocka w ławce siedzi. O rany, Bobocka uczyć się będzie, czy co? Gdzie loda? Wyjechała. Zabrała dzieciaka i wyjechała. Zostaw ją.
Jak się nazywasz? Tomek. A dalej? Zawiślak. Proszę pani, Zawiślaki, Ruski, Szwaby i Polaki. Spokój! Co to ma znaczyć? Proszę panią, ma te Zawiślaki to znajduchy. Tomek od Kowala. Magdal młodego konia, no nie? Aha, Kazik od Niemców. Tobie ślipia rapieją. Twój ojciec pija. A twój to co? Cicho, dzieci. Mardęga, wstań i powiedz Zawiślakowie są moimi kolegami. No? Zawiślakowie są moimi kolegami. No widzisz. A ty masz chore oczy. Powiedz ojcu, żeby jutro przyszedł do szkoły. Dobrze. Jego ojciec siedzi. Cicho. Więc niech przyjdzie matka. On nie ma matki, wyjechała. No to gdzie ty miasto? U ciotki. Jego znaleźli w kapuście. Spokój. Dzieci, proszę, wyjmijcie. Baczność! W dniu święta zmarłych, żołnierze i koledzy, polegli w walce o tę ziemię, którzy spoczywacie tu, pod tym zamkiem, wzywam was na uroczysty apel! Kapitan Janusz Przygłocki, porucznik Jerzy Kowalik, porucznik Stieńka Iwanowicz Karczagin. Cześć ich pamięci! Polegli na polu chwały! Chorąży Adam Kruszyna, starszy sierżant Stanisław Mirejczuk, sierżant Mikołaj Popienko. Cześć ich pamięci! Polegli na polu chwały! Plutonowy Tadeusz Kalina, kapral Józef Sobecki, kapral Wiesław Sieroczyński. Cześć ich pamięci! Polegli na polu chwały. Kapral Paweł Dobija, szeregowy Franciszek Szybisty, szeregowy Grzegorz Porochaty. Cześć ich pamięci. Polegli na polu chwały. Po raz drugi oddajemy tu honor najlepszym z nas. Najlepszym, bo najlepsi są zawsze ci, co odeszli. Śmierć to piękny i trwały awans bez ryzyka degradacji. Kto tu do nas przyszedł lub przychodzi, po czasie ogniowej próby, musi się przystosować. Różnie nas sądzą. Ale wszyscy wiedzą, że nikt nie rozkruszy naszej wspólnoty. Kto by myślał inaczej, niech się do mnie zgłosi po dokładniejsze wyjaśnienia. A teraz niech śpią umarli. Oni wolą być tu sami. Zasłużyli sobie na spokój. Cześć ich pamięci! Polegli na polu chwały. Ale to ja teraz ja!
Dobra. I prosto, bracia, do naszych ziemian. Szkop był jak buchaj, a ryczał ze strachu, że aż ziemianka trzeszczała. No to ja go kolbu w łeb. To on ucieka, to ja go zamkiem w zęby. To on rozdziawił japę, to ja go bagnetem w podniebienie. Szanisz, kurdoner. Taki kawał żelaza wsadziłem mu na żywca. To już było. Lepiej opowiedz, jak ci się w zeszłym tygodniu kobyła ożrebiła. Kobyła. W Przeworsku, bracie, to były konie, o. Zdobyczne. Ze stajni hrabiego księcia Lubomirskiego. Braciak smoki. Zaraz. Kara. Kary. Kara. Mustafa. Centaur, bracie. Lewiatan, no, to były konie. To były. No to może zagaja, jakżeś uciekł Niemcom przez komin. Było. Albo jak po pijanemu wlazłeś arkuszerce do łóżka. Było. Nie było. Było. To jeszcze raz. A pamiętacie, jakieśmy pod Kodniem Bóg przeszli? Jak baby całowały mnie po rękach? Żołnierzyku cudowny, powiada jedna, o swobodzicielu. Było. Ty! Nie! Tak. Ograły się nasze kawały. A może wy opowiedzielibyście coś ciekawego, co? Co, nie pijecie? Tacyście ważni? Daj spokój, stary, starczy. Proszę kolegów, wstydzicie, co? Pij, pij. Nie podoba mi się to wszystko, Zenek. Mundur sobie pochlapałeś. To nic. Żona ci go wyczyści. Najlepiej mączką kartoflaną. Pamiętaj, stary, że od patosu jeden krok do histerii. A od histerii jeden krok do śmieszności. Więc się śmiej. Dobry wieczór, obywatele. My nie obywatele, my rezerwiści. Zjazd rodzinny, kompania w stanie spoczynku. Pani kierowniczka pozwoli, że je przedstawię najpierw gości. Kolegów, którzy przybyli z wielkiego świata poświętować razem z nami. Ludzie przyzwoici. Stateczni, majętni, bo nie wiem. A to jest nasza kierowniczka szkoły, pani... A, Żwaniec. Z pierwszą wizytą, prawda? Tak. No to teraz pani kierowniczka ma głos. Ja? Słuchamy. Ja nie potrafię przemawiać tak pięknie jak pan Bałcz. Ale słyszałam tam na cmentarzu, że ci, którzy nie rozumieją pewnych rzeczy, powinni zgłosić się do komendanta po dokładniejsze wyjaśnienia. Więc przychodzę. Dlaczego schowaliście się tutaj jak do schronu? Przecież wojna się już dawno skończyła. Może uważacie mnie za natręta w tym dniu, w którym wspominacie swoich najbliższych, ale... Z całej waszej kompanii zostało was 16. Popatrzcie na siebie. W domu czekają na was żony, dzieci, które się was boją. Skończcie z tym wszystkim, a ja... A ja wam pomogę. A ja wam pomogę. Ha, 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 ha.
dosyć już, dosyć. Dawaj, Ria! Spokój, mówię! Cisza! Piszczeć! Po co ten cyrk? Z tego i tak już nic nie będzie, komendancie. Nie popieszę się, Balcz. Cisza! Nie wygłupiaj się! Głupiel! Piszczeć! Raczej tak nie chcę! Czego chcesz? Chcesz zgody. Robiłaś wszystko, żeby jej nie było. Nie tak, jak powinnaś. Gdybym postąpiła tak, jak powinnam, już by mnie tu dawno nie było. Wiem, zostałaś tu tylko dla szkoły. Nie. Nie tylko. Nie mówmy więcej o szkole. Nie lubię, gdy kobieta jest jak gazeta na pierwszej stronie. Kobieta powinna być jak... Bo ty wciąż jeszcze nie wiesz, skąd się tu wziąłem. Wtedy tam poderwałem kompanię i poszliśmy naprzód. Po godzinie miałem już tylko połowę ludzi, ale przyczółek był mój. A po dwóch godzinach stałem w sztabie na baczność. No a później? Sąd wojenny karę śmierci zamienił mi na karną kompanię. Za co? Że bez rozkazu zacząłem natarcie, a oni tam w sztabie mieli inne plany. I dopiero w rok później, podczas walk o ten zamek, zdegradowany Bałcz doczekał się uznania. Za co? Za to samo. Ale na wojnie to samo to nie jest to samo. Co wtedy we mnie było? Czy tylko ambicja? Zostań.